No witam was w filmie reakcje na moje stare zdjęcia. Mam przygotowane trochę zdjęć, nie są one przygotowane przeze mnie, bo chciałem mieć jako taką niespodziankę. Nawet ich nie widziałem i powiem wam, że teraz będę klikał tylko na telefonie, żeby mi się załadowały. No i zobaczymy, tak więc lecimy z tym koksem, czy jak to się mówi. No to jest zdjęcie, które robiłem jakoś tak na wycieczce jakiejś szkolnej. Jest tu nawet mój kolega, on nie wyraził raczej zgody, żeby tutaj być, dlatego jest zamazany. Jest robione to zdjęcie od dołu i to jest takich czasów, w których nikt mnie nie lubił, więc nikt nie chciał ze mną zdjęcia, więc wygląda to jak ziemniak i no, jest trochę śmieszne zdjęcie. Dobra, dalej. O matko. Tutaj to zdjęcie jest to z takich moich pierwszych sesji, gdzie no tak naprawdę próbowałem być fajny, próbowałem jakieś zdobywać dużo lajków, żeby, nie wiem, no że fajnie wyglądają, że zdjęcia z lustrzanki coś, ale no jak widać, no nie wyszło to za fajnie, jeszcze tu śmietnik na dole, no. Dobra, następne. O! Ja tego nie skomentuję. Tutaj mamy mnie, jakimś kwiatku we włosach i w długich włosach, co jest naprawdę dziwne i tutaj chodzi o to, że po prostu jakoś tak z koleżanką położyłem się na nim, czy ona na mnie i zobaczyłem, akurat miałem włączonego snapa, aparat i w ogóle i tak spojrzałem i patrzę, a tutaj widać, że wyglądam trochę jak kobieta, no i no jak widać stwierdziłem, że zrobię sobie takie zdjęcie i jeszcze jakieś kwiatki i taką opaskę z kwiatkami mieliśmy i założyliśmy mi to i oj, troszeczkę no naprawdę, czy nie uważacie, że jakbym był kobietą wyglądałbym super, bo bardzo śmiesznie to wygląda i serio, naprawdę jakiś czas temu wysłałem to zdjęcie wielu osobom i naprawdę mega mi się ono podobało, bo w sumie nie dość, że śmiesznie wyglądam, to w sumie ładna dziewczyna ze mnie. O nie, to zdjęcie, no tutaj już w ogóle jestem załamany tym, bo jest to zdjęcie chyba z 2013 z września, czyli początek drugiej klasy i tutaj miałem jechać na koncert Dawida Kwiatkowskiego. W czapce chciałem w ogóle być fajny, bo wtedy była taka faza, że wszyscy w ogóle jak jeździli na koncert, to kupowali sobie nowe ciuchy, jakieś czapki, w ogóle chcieli być fajni i chyba mi to nie wyszło, bo wyglądam tu, no w sumie fajną mam minę, to mogę potwierdzić, że mam fajną minę, ale tak to no chyba nie za fajnie wyglądam. To zdjęcie nie jest takie złe. Tutaj jestem od razu po fryzjerze. Jeszcze miałem taką fryzurę, że czesałem się tak centralnie na bok i no, lubiłem tą fryzurę, bo naprawdę miałem zawsze wygolone boki. Tu miałem taki przedziałek wygolony leciutko. Tutaj, ojeju, tutaj jestem mega gruby ja. No i nie dość, że gruby, to jeszcze no, nie, jeszcze to jest jakiś czas temu, to jest tego samego dnia, którym było to poprzednie zdjęcie. Tutaj jestem po fryzjerze, w ogóle case Saszan, no i paczka chipsów, to zdjęcie. O tym zdjęciu już wspominałem w Instagram, tak? I właśnie jest to zdjęcie, które jest fajne, bo są z nim wspomnienia, ale nie do końca je lubię. Ale jest fajne, mam okulary, nie swoją bejsbolówkę, ogólnie to jest na peronie, na stacji kolejowej. No i co? Nadawam tą fryzurę taką czesaną na bok. To zdjęcie jest zrobione w McDonaldzie i tutaj chodziłem codziennie, nie no codziennie, co parę dni chodziłem do Maca i to nawet jest zdjęcie zrobione w McDonaldzie i pryszcze na twarzy, włosy w ogóle nie ułożone, bo wtedy to jakoś miałem tak wyrąbane na układanie włosów. Teraz też mam. O, to zdjęcie naprawdę mega lubię. Tutaj widać, jak byłem kiedyś chudy. To jest, kurde, bo to jest tak troszeczkę nie po kolei są te zdjęcia, ale tutaj jak widać to jest w przedpokoju, to było przed wyjazdem jakoś do Łodzi i na nim jestem naprawdę mega chudy. Naprawdę fajne jest to zdjęcie, lubię je. O, to zdjęcie też jest z wakacji. Tutaj totalny chill, leżę sobie na leżaku, pojechaliśmy wtedy nad wodę, wtedy zrobiłem to zdjęcie, jakoś odłożyłem telefon i poszedłem się kąpać. I fajne po prostu zdjęcie. Boże, to zdjęcie naprawdę, to jest takie zdjęcie, no jakby to powiedzieć, tutaj jestem praktycznie u szczytu swojego bycia grubym. Może to nie do końca widać, jaki jestem tutaj gruby, ale wiem, że to jest ten okres w moim życiu, w którym pierdzielałem tylko i leżałem w łóżku i po prostu widać, jaką mam tutaj szeroką twarz w porównaniu do tego, co jest teraz. O, nie, no nie, to zdjęcie, kurde, Naprawdę, ja się tak upokorzę w tym filmie. To zdjęcie jest u mojej koleżanki w wannie, jeszcze z psem. I nawet jeżeli to tak wygląda, nie byłem narąbany. Po prostu nie wiem, czemu to zrobiłem, że wszedłem do wanny. Wziąłem ze sobą psa i zrobili mi zdjęcie i to już jest w ogóle, nawet nie wiem, kiedy jest druga klasa gimnazjum albo początek trzeciej, ale i tak naprawdę. O, to zdjęcie jest dla mnie zaskoczeniem. To jest zdjęcie z Dawidem Kwiatkowskim. Pamiętam, wstawiłem je na Facebooka i napisałem nawet w opisie, że nieważne, że nie wiesz, że mam z tą zdjęcie czy coś takiego. I rzeczywiście Dawid nie wiedział, że ma ze mną zdjęcie. On z kimś rozmawia, ja sobie robię zdjęcie. W ogóle powiem wam, że na tym zdjęciu wyglądam jak żarówka. Mam głowę centralnie jak żarówka. Naprawdę chyba przypominam żarówkę. Jest jeszcze moja słynna niebieska koszula, bo jakiś czas temu miałem właśnie super niebieską koszulę i cały czas z niej chodziłem w niej 2 lata, ale no w końcu z niej wyrosłem, niestety nie jest już na mnie dobra. To no jak widać, tutaj jest właśnie ta koszula co na poprzednim zdjęciu. To jest moja pierwsza sesja z lustrzanką, z moją właśnie koleżanką. Tu jest coś, co kocham, czyli rozmazane tło za mną. Nie wierzę. To jest zdjęcie na rowerku, gdzieś u mnie w mieście, właśnie na rynku. To jest pierwsza klasa gimnazjum, ja się tak naprawdę ubierałem, chodziłem w czapce, takiej po prostu z prostym daszkiem, jakieś dżinsy kurde obcisłe, buty, jedna sznurówka niebieska, tutaj akurat 2 są niebieskie, ale często chodziłem tak, że ta jedna była niebieska, a druga była czarna, w prawym bucie zawsze miałem czarną sznurówkę i właśnie kurde, dziwnie wyglądam. O, to też są miłe czasy, to są czasy mojego kanału, nie wiem którego, pierwszego. W każdym razie to są czasy mojego któregoś z rzędu kanału i tutaj to było jakoś po świętach już, a ja cały czas trzymałem lampki, po prostu widać lampki właśnie w tle i tutaj właśnie robiłem sobie baner. Ten kanał nazywał się ogólnie Matysowy, tak jak moja nazwa na Instagramie, ale oczywiście dopadli mnie hejterzy i cóż, no i skończyło się jak się skończyło. Mile naprawdę wspominam te czasy, bo to są, o wiem, to są ferie zimowe. To są właśnie ferie zimowe i naprawdę mile wspominam te czasy. Tutaj, ja nie wiem czemu ja tak wyglądam, ale to jest zdjęcie jakieś robione o 23:00, bo akurat szliśmy na maraton filmowy i mam po prostu, Jezu, wyglądam jak taki kurde, nie wiem, taki centralny przymuł, nie wiem, jak potwór jakiś, nie wiem, no okropnie tutaj wyglądam, ale no każdy ma, no po prostu ja mam wspomnienia z tym zdjęciem, ale no dla was po prostu wygląda śmiesznie i tutaj jest moja koleżanka, która nie wyraziła pewnie zgody, żeby tutaj być, dlatego jest zamazana. Ale nie wiem czemu tak wyglądam. O, róbcie screeny, miejcie sobie to zdjęcie, bo to jest po prostu, o nie. Widzicie jak ja wyglądam, ja naprawdę tak wyglądałem. To jest pierwsza klasa gimnazjum i ja czasami sobie myślę, że kurde, że wszyscy się zmieniali w ogóle, farbowali włosy czy coś takiego. A ja zawsze wyglądałem normalnie, byłem normalnym człowiekiem. No, tutaj mamy po prostu dowód rzeczowy na to, że nigdy nie byłem normalnym człowiekiem. Po prostu miałem takiego irokeza. On nie był, tutaj na tym zdjęciu to jeszcze jest mało. Naprawdę miałem tyle żelu nawalone. Po prostu miałem, jakoś tak dotąd miałem takiego centralnie irokeza. Jakieś bransoletki, wszystko. Ta niebieska bransoletka to tak naprawdę był długopis. No, to była bransoletka długopis. To nie był zwykły długopis, ale to była bransoletka długopis. I po prostu miałem jakąś taką czarną, kurde, nie wiem, ze skóry bransoletkę, długopis, w ogóle byłem mega blady, bo to była zima. Takie zdjęcie z kamerki internetowej, śmieszne zdjęcie, ale naprawdę czuję się zażenowany, że ja tak naprawdę wyglądałem, ale ja się tego nie wstydzę, bo tak naprawdę liczy się to, co jest teraz. O, to zdjęcie, to jest właśnie jakoś tak z czasów, gdzie wszyscy na mnie w szkole wołali Matis, bo na Asku miałem nazwę Matis i była taka dziewczyna, która właśnie robiła takie przeróbki, znaczy zrobiła jednej osobie, się pytałem, czy mi też zrobi. Mi zrobiła jeszcze jakiejś jednej dziewczynie i stwierdziła, że już więcej nie będzie robiła, bo przecież no nie musi tego robić. Więc właśnie fajne, że jestem połączony z Lwem i tak fajnie Galaxy mam napisane Matis, czyli moją nazwę z Aska. Jak coś, to nie szukajcie, bo ja już nie mam Aska. No i później właśnie miałem kanał o nazwie Matis, który też został przejęty przez hejterów. No ale nie dziwię się, bo tam, to jest właśnie ten kanał, o którym mówiłem w poprzednim filmie, że tutaj na przykład dodawałem filmik ponad godzinę i myślałem, że wszyscy będą oglądać. No ale fajnego miałem awatara, tak naprawdę. O nie, teraz patrzcie na mnie i patrzcie na tego loda. Lód jest biały, a ja jestem po prostu praktycznie czarny. To naprawdę fajnie wspominam te czasy, ponieważ tutaj mieliśmy sobie coś namalować na twarzy, a skończyło się na tym, że po prostu koleżanka mnie ubrudziła, po czym ja ją ubrudziłem i zaczęliśmy się rzucać farbami. I po prostu skończyło na tym, że byliśmy cali po prostu w farbach, byliśmy usmarowani, naprawdę fajne czasy. I poszliśmy, właśnie stwierdziliśmy, że wyjdziemy sobie do sklepu, zobaczymy reakcję ludzi i po prostu ludzie, którzy mijali nas samochodem, śmiali się i zastanawiali się, czemu tak wyglądamy. I naprawdę to jest śmieszne, zabawne, naprawdę. Lubię, uwielbiam to zdjęcie, po prostu chętnie bym je ustawił na profilowe, bo tutaj, nie wiem, jestem po prostu radosny, ani smutny, ani żaden, po prostu jestem radosny i naprawdę lubię to zdjęcie. I jeszcze Big Milka jadłem. Big Milki są dobre, lubię Big Milki, tylko dlaczego on jest bielszy ode mnie? O, i to są już wszystkie zdjęcia, więc dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że troszeczkę pośmialiście, bo ja się pośmiałam i naprawdę jestem zaskoczony, że osoba, która przygotowywała te zdjęcia, dała tak bardzo upokarzające mnie zdjęcia, no ale no cóż, ja tam się nie wstydzę tego. I to była tak naprawdę pierwsza część tego filmu. Jeżeli chcecie następną część takiego filmu, czyli reakcje na moje stare zdjęcia, część druga, będzie więcej takich części, bo naprawdę jest dużo moich zdjęć i ja też bym chciał się pośmiać, to dawajcie łapki w górę pod tym filmem, bo naprawdę... Jeżeli wam się to będzie podobało, to czemu miałbym nie robić więcej takich filmów, a to są fajne, luźne filmiki. No i dziękuję wam jeszcze raz serdecznie za oglądanie, naprawdę mam nadzieję, że się pośmialiście. Do zobaczenia i do usłyszenia w moich kolejnych filmach. Pa, pa! Do zobaczenia i do usłyszenia w moich kolejnych filmach. Pa, pa!